Ty zawsze taki ładny masz kolorek pod tą zieloną lampą. Wiesz, że ona jest zielona. No właśnie, zależy w jakim świetle. Nie, no ona jest zielona, na koniec. Do domu, nie? Kurwa. Dziękuję ci. Jak zwykle jesteś nieoceniony. Paweł, a wiesz, że w Warszawie już jest Uber od jakiegoś czasu? A co to jest Uber? No widać wszędzie lato. Mercedesy, kabriolety po Warszawie jeżdżą. Nie krytyka, tylko kompleksy. Kompleksy. No. I coś zmieniłeś. Coś zmieniłem. Mianowicie bardzo ładną... Chyba głębia obrazu nazywa? Zrobiłeś na tych ujęciach, co trzymałeś sam i tam z tyłu było lekko rozmyte, wiesz... No, zmieniłem kodek, którym nagrywam. Być może, rób tak więcej. Cześć! Dawno nie było komunikacji, no to będzie dzisiaj. Bo zauważyłem, że w Polsce dosyć często firmy rozmawiają z klientami w taki sposób, że już pomijam, że nie odpowiadają na maile, a później nie mówią, kiedy doślą ofertę i nie komunikują zasadniczo dobrze. No większość firm w Polsce źle komunikuje, tak? No, ale nawet jak jakoś ta komunikacja już sobie postępuje, to dosyć często firmy mają po jakimś czasie w trakcie współpracy z klientem taki do niego komunikat: no ale panie Jerzy, jak to? Dlaczego pan oczekuje od nas tak szybko odpowiedzi? Dlaczego pan jest taki niecierpliwy? Przecież pan nie jest naszym jedynym klientem. Klient chce się czuć wyjątkowo, chce się czuć, jakby był jedynym klientem firmy. Firma nie może mu powiedzieć, nie jesteś jedyny. Nie może mu powiedzieć, masz za mały budżet, jesteś nieładny. No bo nie, no bo ta relacja wtedy nie będzie już. Nie będzie już nigdy dobra. Jak klient nawiązuje jakąś współpracę z firmą, czyli decyduje się powierzyć swoje pieniądze tej firmie, po to, żeby ta firma coś zrobiła dla niego, albo coś regularnie robiła, to ten klient ma to gdzieś, jak ta firma jest zorganizowana, ten klient ma to gdzieś, jakie ma procedury wewnętrzne, ten klient ma to gdzieś, czy ktoś w tej firmie jest na urlopie, czy nie, i ten klient ma to gdzieś, że są inni klienci. Ten klient chce dostać swoją usługę za te pieniądze, na które się umówił, w tym czasie, w którym się umówił. Koniec. Jeżeli się umawia na to, że dostanie 15 cukierków we wtorek, to on chce dostać 15 cukierków we wtorek, a nie jeden cukierek w środę z informacją, ale wie pan, mamy tutaj problemy, bo pan nie jest naszym jedynym klientem. Macie więcej klientów, bardzo wam gratuluję, ale tak się zorganizujcie, żebyście byli w stanie ich wszystkich obsługiwać. Jeżeli nie jesteście w stanie ich wszystkich obsługiwać, zróbcie 20-80 podział, zobaczcie, gdzie jest 20% tych klientów, którzy wam 80% zysków przynoszą. Całą resztę przekażcie komuś z konkurencji, przekierujcie do jakiejś waszej znajomej firmy. No, jakoś sobie zróbcie miejsce na to, żeby mieć możliwość świadczenia usług wysokiej jakości. Druga taka komunikacja beznadziejna, której strasznie nie lubię, to jest to, że jak już jest rozmowa o tym, co będzie, jak będzie przebiegała współpraca, to zawsze jest, no ale pan ma za mały budżet. I to jest zawsze, to jest tak jak na forach, jak się kiedyś pytało, słuchaj, jaki mam kupić komputer, mam 1000 zł, jaki mam sobie złożyć komputer, to zawsze byli goście, którzy mówili, to zbieraj, będziesz miał 2000, to kupisz lepszy. No wiadomo, że tak, natomiast
przyszedłem na rynek, mam 1000, nie 2, nie chcę czekać, nie chcę dozbierać, podjąłem decyzję, chcę kupić. Więc porada w stylu poczekaj, dozbieraj jest z dupy, bo jak będę miał 2000, to się znajdzie taki gościu, co powie, słuchaj, poczekaj i dozbieraj, żebyś miał 3, będziesz miał jeszcze lepszy. No tak. Tylko, że ja tak w nieskończoność będę zbierał i nigdy nie kupię tego komputera, a ja potrzebuję go kupić, bo chcę na nim pracować, chcę na nim grać, chcę na nim coś tam robić. No, podobnie jest z tymi budżetami. Jeżeli przychodzi klient do firmy i ma budżet 1000 zł, to on ma 1000 zł. On nie chce mieć 2000 i 3. Ciężko strasznie firmie będzie go przekonać, żeby on nagle podwoił albo potroił swój budżet. Więc jedyną strategią, którą wtedy firma powinna obrać, to jest wytłumaczenie klientowi, jak najlepiej może wykorzystać ten 1000 zł, który ma. No bo tak to już jest. Każdy klient chce się czuć ważny dla firmy. Każdy klient chce być dla tej firmy jedyny. Nie obchodzi go organizacja wewnętrzna tej firmy. Nie obchodzą go problemy tej firmy. To ta firma sobie z nimi ma poradzić. Nie obchodzi tego klienta też to, że są inni, którzy też jakoś tam zajmują czas tej firmie. No są. Ale on chce się poczuć jedyny, dobrze obsłużony, tak jakby tylko on istniał. I dobre firmy to rozumieją i w ten sposób właśnie prowadzą komunikację. O! Tutaj szukam ludzi, którzy już tu powinni być. Są! Tak? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jezu, jaki fajny ten gimbal jest. Sprzedałem Piotrowi kamerę i Piotr teraz będzie vlogerem, a jestem dumny, bo go namówiłem. Tak. O. A ja po prostu robię teraz unboxing. A Piotr teraz zrobi unboxing. Jaram się. Albo po polsku cieszę się. Rozumiem, że to jest ładowarka. Tak. Teraz powinienem go od razu włączyć i wylować się. Tylko zdejmij, wiesz, zatyczkę. Jest karta. Mimo, że teoretycznie jest tak, że karta podobno nie powinna być duża, no, ale jest karta. Jest dużo różnych rzeczy. No ja po prostu chcę wszystko spróbować. Czuję jak mały chłopiec na wesołym miasteczku, że się chce na wszystkim przejechać tu i teraz. Albo jak osioł przed żłobami. Albo osioł przed żłobami. Albo wpadłem na to, że powinny być takie menu degustacyjne, takie małe czarki z każdym, na przykład z, może nie z każdym, ale z 5 różnymi mikrodaniami. Też nie wiem, ile by się wtedy czekało na, te, na ten półmisek. Pół roku. Pół roku. Albo nie wiem, 3 godziny. Zalewa z grządkiem. Same proszki. Zupki Wifana by były wtedy w karcie. Dobra, starczy.